Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A dziś bohaterem naszego programu jest Tadeusz Różewicz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów i dramaturgów drugiej połowy XX wieku. Twórca, który sam twierdził, że jest znany, ale czytany nieuważnie. I właśnie dlatego warto zdobyć się dzisiaj na jego uważniejszą lekturę. Zapraszamy. Jest jednym z tych wielkoludów współczesnej literatury, którzy jak gąbka chłoną zjawiska współczesności i potrafią je uczynić materią swojego namysłu literackiego czy artystycznego. Siła różewiczowskiej poezji tkwi chyba w tym, że nie tyle on wie, jak rozpisać jakiś pomysł, patent poetycki, co wie, jak go przyciąć umiejętnie. I wtedy ten wiersz odciążony potrafi wzlecieć. Różewicz jest być może najwybitniejszym poetą XX wieku w literaturze polskiej, piszącym o doświadczeniu braku. Ten brak, można by powiedzieć, jest jego głównym tematem. Wiersz Różewicza jest jednym z najdonioślejszych świadectw Holokaustu, wojennej hekatomby. Pytał, czy istnieje jeszcze taki skład wartości, które by uchroniły nas przed agresją, przemocą, wojną, które by uchroniły nas przed systemowym ludobójstwem. Jest ten pejzaż świata, w którym tak trudno przynajmniej mówić o pewnych wartościach, ale z drugiej strony właśnie jest to przynaglające, upominające się o człowieka serce, mające swoje prawa. Na pytanie, kim jest Tadeusz Różewicz, Różewicz odpowiedział: Tadeusz Różewicz? Tadeusz Różewicz jest Tadeuszem Różewiczem. Każdy, kto staje przed dorobkiem Tadeusza Różewicza, musi chyba na początku poczuć jakiś rodzaj zamieszania i oszołomienia, bo jest to dorobek niezwykle bogaty. Dramaty, poezje, proza, ale także korespondencja, listy. Właściwie jak się w tym poruszać? Gdyby coś trzeba było wybierać z tej rzeczywiście olbrzymiej twórczości, to wskazałbym na dwa teksty poetyckie. Jeden to poemat Et in Arcadia Ego. Piękny poemat, ważny co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy to taki istotniejszy, mianowicie o Różewiczu, jak zresztą o wielu pisarzach, krąży wiele stereotypów, pozostaje on w powszechnym, potocznym odbiorze, przede wszystkim jako twórca wojenny, jako twórca, który przychodzi po zniszczonej kulturze i neguje i w tym negowaniu coś pisze. A Et in Arcadia Ego to jest wielka pochwała kultury. Różewicz pisze tam o tym, że płakał, kiedy odbył swoją podróż włoską na przełomie lat 50. i 60. Więc to takie podstawowe względy, a jest jeszcze drugi powód, taki powiedzmy sobie dydaktyczny, czy może wychowawczy nawet, mianowicie, że dzisiaj, kiedy przysłowiowy każdy może sobie jechać gdzie chce i tłumy turystów depczą po największych zabytkach ludzkości bez specjalnego przejęcia, no to Różewicz pokazuje, jak się kulturę odbiera. Czytelnik Różewicza ma ten sam problem, jaki miał Różewicz, uprawiając własną twórczość, to znaczy zawieszony jest pomiędzy fragmentem a całością, prawda? I skazany na zawsze fragment, więc ja jako czytelnik Różewicza jestem takim czytelnikiem wędrującym po tekstach, bo wydaje mi się, że jakby Różewicza nie da się widzieć wyrywkowo, to znaczy Różewicz komentuje swoją poezję przez prozę, prozę przez dramaty, dramaty przez poezję i inne gatunki jeszcze tu wchodzą w grę, ale jakby przymuszony do takiego wyboru, przyciśnięty do ściany, pewnie powiedziałbym, że szerzej rzecz ujmując, w twórczości Różewicza poruszają mnie takie dwa momenty. Mówię o poezji. Moment debiutu, jakby moment, w którym Różewicz objawia się jako poeta samoswój, jako poeta inny od tych wszystkich autorów, którzy w XX wieku ustanawiali nowe reguły poetyckie.
i moment jakby takiego powrotu świeżości poetyckiej w tomie Płaskorzeźba z roku 1991, czyli jakby widziałbym Różewicza jako poetę na początku jego drogi i okresu jego drogi. I jeśli mówię o okresie drogi, mówię o Płaskorzeźbie, ale też kolejnych tomach, to mam na myśli także to, że widzę Różewicza jako kogoś, kto próbuje się zaadaptować do nowych warunków, jakby do zmienionych postaci kultury, społeczeństwa, prawda, okresu wieku XX, na przełomie wieku XX i XXI, i wydaje mi się, że to daje bardzo ciekawy efekt. Wspomniał pan, że poeta odwoływał się w twórczości do własnego dorobku, ale odwoływał się także do własnej biografii. Różewicz wielokrotnie wspominał o tym, że jest autorem dyskretnym i chce być autorem dyskretnym. Mówił na przykład: nie piszę o tym, że mam raka, nie piszę o tym, że mam AIDS, nie piszę o tym, że za chwilę umrę, nie piszę o tym, że mam zatwardzenie. Te wszystkie problemy mnie nie interesują. Nie są istotne dla literatury i dla mojej twórczości. Dlaczego tak surowo i tak często do tego tematu Różewicz wracał? Z tego powodu, że uważał, iż powstał swego rodzaju przemysł autobiograficzny, przemysł biograficzny, to znaczy, że artyści, ludzie pióra, ale szerzej nawet artyści, sprzedają swoją biografię, kreują swoją biografię, są nieszczerzy, że to w gruncie rzeczy chodzi o swego rodzaju sprzedaż. Ten autor, tak bardzo krytykujący innych autorów za to, że wykorzystują swoją biografię, też wykorzystywał swoją biografię do tego, żeby kreować się w swojej własnej twórczości. Efekt jest taki, że prawdę mówiąc, już dokładnie nie wiemy, co jest wydarzeniem biograficznym, a co jest kreacją literacką u Różewicza. Jest kilka takich bardzo ważnych motywów twórczości Różewicza, które wywodzą się z jego biografii i które na stałe określiły jego twórczość. Na przykład narodziny na prowincji, na przykład narodziny z matki. Poetą narodzonym z matki niejako, to jest wielka metafora związku między poezją a matką, był Słowacki, był Baczyński, był Gajcy, autorzy bardzo ważni dla Różewicza. Partyzantka, doświadczenie wojny, spalenie Króla Ducha, wielkiego poematu Słowackiego przez Różewicza w czasach partyzanckich. To są wydarzenia, które obrosły swego rodzaju mitologią w twórczości Różewicza. Zwykle historię twórczości Różewicza opowiada się jako historię, która rozpoczyna się w momencie wojny lub w momencie doświadczenia Holokaustu. Pamiętajmy, że Różewicz jest urodzonym poetą z matki Żydówki, z matki, która przeszła konwersję i która była głęboko wierzącą katoliczką. Więc zwykle mówi się, że wszystko zaczęło się od wojny. No i potem opowiada się tę historię Różewicza w związku z przemianami cywilizacji, w związku z przemianami historycznymi, w związku z wydarzeniami politycznymi. Panie profesorze, czy rzeczywiście wszystko w życiu dojrzałym Różewicza zaczęło się od wojny? Pan profesor Poprawa powiedział, że to jest jednak pewien stereotyp. To może zaatakujmy ten stereotyp. Jest to pewien stereotyp, bo oczywiście wojna odgrywała dużą rolę w biografii Różewicza i w twórczości. Do tego tematu powracał nieustannie, nie tylko w poezji. Natomiast ja, kiedy patrzę na Różewicza jako na poetę, to zwracam uwagę na jego pierwociny poetyckie i myślę o końcu lat 30., kiedy Różewicz publikuje swoje pierwsze utwory w gimnazjalnym, nie tylko w gimnazjalnym piśmie, i kiedy kształtuje się jego wrażliwość poetycka. I można by powiedzieć, że ona w jakimś sensie została ukształtowana przez całą tradycję, ale bardziej odległą, ale też tą tradycję bardzo bliską Różewiczowi u schyłku lat 30., mianowicie przez twórczość poetów awangardowych. Wydaje mi się, że ta szkoła awangardy dla Różewicza jest takim punktem wyjścia, i ten punkt wyjścia jest nacechowany myśleniem przede wszystkim o sztuce, prawda? To wszystko, co, czy te rewizje, które później dotyczyły miejsca sztuki, prawda, jej roli, jej ważności, w dużej mierze zostały zdeterminowane przez to doświadczenie wojenne, ale warto pamiętać, że był ten punkt wyjścia, prawda? Czyli jakby Różewicz wkracza jakby w tę rzeczywistość wojny z bagażem, prawda, tego, co wytworzyła kultura dwudziestolecia, i także tego, jak kultura dwudziestolecia
Kocia pojmowała na przykład romantyzm polski, czy jak bardziej odległe epoki. I to wydaje mi się jest dla Różewicza kluczowe. Jakby bez tej podstawy i bez tego wczesnego momentu jakby cała ta rewizja, która później nastąpiła, zapewne nie odbyłaby się, zapewne nie otrzymalibyśmy takich efektów. Ale przecież totalitarna apokalipsa XX wieku, sam Holokaust, miały w życiu poety osobisty wymiar. Na czym on polegał, panie profesorze? No niewątpliwie tak. Przeżycie wojny, doświadczenie wojny to jest doświadczenie, które dotyczyło wielu, no, a Różewicz jest jeden. Ja bym powiedział, że on się bierze nie z doświadczenia zagłady, nie z wojny, tylko z awangardy. On się bierze z pisania. Tutaj parę lat temu w Pamiętniku Literackim ukazał się fascynujący tekst Piotra Pietrycha, który uznał tom Niepokój za tom Zapoznany i zaraz się tłumaczył, że to nie jest tania prowokacja, tylko powołujemy się najczęściej na Różewicza na podstawie przedruków, na podstawie wydań zbiorowych. Tymczasem, kiedy ten tom ogląda, czyta się wiersz po wierszu, to widać, co Różewicz z tym tomem potem zrobił. Mianowicie tam są te wiersze wojenne, które znają nawet dzieci, młodzież, Ocalałem prowadzony na rzeź i tak dalej. I są wiersze, które wyglądają jak pastisze Przybosia. Są wiersze awangardowe. Pietrych wysunął nawet takie przypuszczenie, że Różewicz wysyłał te wiersze do odrodzenia, a tam szefem działu poetyckiego był Przyboś, no to wiedział, co się będzie podobać. W każdym razie to jest autor, który czyta awangardzistów francuskich w przekładzie, który czyta Przybosia i który ma swoje doświadczenia wojenne, no ale doświadczenie doświadczeniem, a liczy się kształt literacki, no tak, ale temu nadał. Tak faktograficznie i historycznie rzecz biorąc, jak Holokaust odcisnął się na życiu rodzinnym Różewiczów? No, musiał się jakoś odcisnąć, przecież w czasie wojny żyli w ciągłym niebezpieczeństwie, że matka co prawda była katoliczką, ale była z pochodzenia Żydówką i to podpadała wystarczyło, pod prawda? Ustawy podpadała rasowe. Pod ustawy, no i tak samo jej dzieci. No, tyle, że istotne jest, że Różewicz tego wcześniej nie tematyzował, nie robił z tego problemu. Być może są jakieś takie bardzo głęboko skryte powody, że autorzy pochodzenia żydowskiego i poza Różewiczem wymienimy tutaj Lema czy Herlinga, nie wiem jak bardzo to jest dla nich istotny problem, jak bardzo traumatyczny, na pewno tak, możemy się domyślać, ale nie tematyzują tego. Jeśli chodzi o te kwestie, to one się pojawiają gdzieś tam w poezji na przykład Różewicza, ale pojawiają się incydentalnie, prawda? Tak jak Róża z Radomska, prawda? Która zabita najprawdopodobniej. Też nie wiemy nic więcej na temat tej postaci, prawda? I to jest też bardzo znaczące. Tylko imię jest znaczące, tak, prawda? Tak, a propos tego, o czym tu przed chwilą mówiliśmy, to właśnie w tych dwóch pierwszych tomach poetyckich Różewicza, gdybyśmy przyjrzeli się proporcjom ilościowym, to okazałoby się, że wiersze, w których pojawia się to porażenie wojenne, są w mniejszości, to znaczy jest ich znacznie mniej niż takich tekstów, które w dużym uproszczeniu można by nazwać artystowskimi. No a poza tym on pisze w tych czasach jeszcze wiersze satyryczne. On jest współpracownikiem Szpilek na przykład, więc to nie jest tylko Ocalony. Tak, oczywiście. Jeszcze pozostając w kręgu doświadczeń wojennych, wojna zabrała rodzinie Różewiczów najstarszego z braci, Janusza. Jak cień tej straty położył się na życiu całym Tadeusza Różewicza? Ja myślę, że tutaj jest też kwestia, że wracamy znowu do tej kwestii jakby początków różewiczowskich, to znaczy starszy brat Janusz Różewicz był w pewnym sensie mentorem Tadeusza. To on korespondował na przykład z Czechowiczem, bo była mowa o Przybosiu. Czechowicz to też inne źródło inspiracji. Gdybyśmy próbowali, nie wiem, w sposób naukowy roztrząsać, prawda, to jaki kształt przybrał wiersz różewiczowski, to można by powiedzieć,
powiedzieć, że on był jakby pewną formułą kontaminacji tych inspiracji wierszem Przybosia i Czechowicza. I w związku z tym można powiedzieć, że Janusz Różewicz odegrał taką rolę kogoś wprowadzającego w ten świat poezji Tadeusza, więc zawsze to jest, czy powinniśmy tutaj myśleć o takiej stracie, która wiązała się z jakimiś potencjalnymi możliwościami tego starszego brata dalszymi. Nie wiemy, jak jego talent by się rozwinął. Chociaż stwierdził, że Janusz był najzdolniejszy z nich wszystkich. Tak, natomiast z kolei Janusz podobno mówił, że Tadeusz będzie lepszym poetą od niego. Prawda? Więc to był jakiś związek taki nie tylko braterski, ale też jakby te zdolności, predylekcje poetyckie, literackie tu odgrywały bardzo istotną rolę. Tom, o którym pan już wspomniał, czyli Płaskorzeźba, jest w jakimś sensie hołdem złożonym bratu. No tak, no jeszcze trzeba by wspomnieć o książce Nasz starszy brat, tak. Prawda? Gdzie mamy do czynienia właśnie i ze wspomnieniami, i z fragmentami dorobku bardzo szczupłego, prawda? Talent, który się nie zdążył rozwinąć. Podejmijmy także wątek tradycji. Mówi się bowiem o poecie, że się z tradycją pożegnał. A czy tak było naprawdę? Kiedy opowiadamy o Różewiczu jako o poecie wojny, mówimy, że wojna jest zerwaniem. Różewicz mówi, że wojna przypomina potop. A zatem brak ciągłości, zerwanie więzi między naszymi pokoleniami, a pokoleniami wcześniejszymi. Zerwanie więzi między współczesną literaturą a tradycją literacką. Zerwanie więzi między współczesną cywilizacją i dawnymi czasami. To miało być gruntownie najważniejsze doświadczenie różewiczowskie. Ale sam Różewicz podsuwa też i inny trop. Mówi, że chciałbym nawiązać, powiązać potargane wątki. Chciałbym przywrócić ciągłość tej tradycji. W tej poezji bardzo mocno odcisnęło piętno doświadczenie sztuki XX wieku. Czyli no powiedziałbym, że ten XX wiek, który przegląda się w poezji Tadeusza Różewicza, to są przede wszystkim pewne doświadczenia artystyczne. On bardzo wiele swoich utworów utkał ze strzępów, z okruchów, z drobin pewnych, odpadów można nawet powiedzieć. I nawet w jego tekstach, wypowiedziach takich estetycznych, metapoetyckich, można znaleźć zapisy takich doświadczeń, gdy on obcował z tego typu sztuką, ze sztukami plastycznymi na przykład. Twórczość Różewicza wywodzi się z tradycji awangardowej. Tradycja awangardowa była polemiką z tradycją romantyczną, czyli z najważniejszą tradycją w literaturze polskiej. Czym miała być poezja według romantyków? Miała być konfesją, miała być wyznaniem, miała być szczerą opowieścią o własnym życiu i o własnych przeżyciach. Kto głębiej czuje, jest lepszym poetą. Awangardziści tak nie uważali. Uważali, że ta zasada, kto głębiej czuje, jest lepszym poetą, jest zasadą fałszywą. Kto głębiej czuje, jest gorszym poetą, twierdzili awangardziści. Oni chcieli apelować do intelektu, do myśli, do głębszych pokładów ludzkiej osobowości niż warstwa emocji. I Różewicz takim poetą chciał być, w ślad za Julianem Przybosiem, który był jednym z jego najważniejszych nauczycieli. W kwestii formy ten wiersz zakotwiczony jest w doświadczeniach awangardy. Z jednej strony lubelskiej, myślę tutaj o zwłaszcza wierszu Józefa Czechowicza, i z drugiej strony awangardy krakowskiej i słynnej zasady Juliana Przybosia najmniej słów. Z Czechowicza z kolei Różewicz bierze wiersz uwolniony od metrum, który koncentruje się przede wszystkim na obrazie. Pozbawiony jest jakichś intonacyjnych i akcentowych instrukcji. Niewątpliwie ogromnie ważną postacią dla Różewicza jest Witkacy. Mianowicie Różewicz niedługo po zakończeniu II wojny światowej na jakimś straganie ulicznym kupił książkę Witkacego Nowe formy w malarstwie i zaczytywał się w niej. Jak pamiętamy, był studentem historii sztuki, więc te rzeczy, które są pewnego rodzaju połączeniem pytań o rolę sztuki w świecie współczesnym i
pytań filozoficznych, najważniejszych, stawianych przez Witkacego, połączenie tych dwóch kwestii stało się, jak sądzę, jednym z takich fundacyjnych problemów twórczości samego Tadeusza Różewicza. Można powiedzieć, że Różewicz nigdy się nie wydobył z tej fundamentalnej sprzeczności i z jednej strony oburzał się na tych, którzy pozwalają sobie na łatwe konfesje, bo uważał, że to jest droga na skróty dla poety, a z drugiej strony wielokrotnie wspominał, zwłaszcza w przypadku nagrodzonego nagrodą Nike, to mu matka odchodzi o tym, że chciałby trafić ze swoją twórczością wprost do ludzkich serc. Ponownie dla porządku jeszcze jedna data. 1947 rok to premiera debiutu poetyckiego Tadeusza Różewicza, tomiku Niepokój. Czy to jest, jak chcą niektórzy, księga założycielska polskiej poezji powojennej? Księga, która przynosi, no nie jasne, ale ciemne objawienie, by tak powiedzieć. W jaki rodzaj refleksji, już nie tylko literackiej czy poetyckiej się wpisuje, ale także intelektualno-filozoficznej nad światem? Różewicz był wtedy młodym, debiutującym poetą. To nie jest jego pierwsza książka, są te echa leśne, te różne, powiedzmy, drobiazgi w stosunku do Niepokoju. Jest to książka dostrzeżona. Czy wszyscy ją tak bardzo cenili, to nie wiem. Zdarzały się jedna taka recenzja w periodyku Wieś, której autor pisał o Niepokoju i ani słowem nie zająknął się na temat wojny. Mianowicie i tak można było ten tom przeczytać, jakkolwiek wydaje się to dzisiaj strasznie dziwne. Z naszej perspektywy oczywiście jest to książka założycielska. Była też taka recenzja, w której nie padło nazwisko Różewicz, Niepokoju Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego. Taka bardzo, powiedziałbym, napastliwa, prawda, w związku z tym, właśnie z oskarżeniami, które później się zaczęły powtarzać o nihilizm i tym podobnymi rzeczami. Właśnie o ten nihilizm chciałem zapytać pana, panie profesorze. Czy wiersze składające się na tom Niepokój można potraktować jako świadectwo utraty wiary? Utraty wiary w Boga, w człowieka, w sens życia? Myślę, że tutaj trzeba by oddzielić pewne rzeczy, bo prawda, ta utrata wiary w Boga, prawda, zresztą tak na marginesie trzeba zwrócić uwagę na to, że w wierszu Różewicza nigdy nie ma stwierdzenia nie wierzę w Boga albo Bóg umarł, prawda, tylko nie wierzę w przemianę wody, wino, nie wierzę w grzech, w odpuszczenie, nie wierzę w ciała zmartwychwstania. To też jest temat na oddzielną rozmowę, tak. Prawda, ta kwestia wadzenia się Różewicza z nieobecnym Bogiem. Myślę, że w tych pierwszych tomach właściwie tutaj trudno mówić o jakimkolwiek nihilizmie, bo tam też jest jakby taka próba powrotu do rzeczywistości, próba odzyskiwania rzeczywistości w jej najprostszych przejawach. Między innymi dlatego Miłosz cenił te początki Różewicza, prawda, tak jak to próbował wyrazić w wierszu do Tadeusza Różewicza poety, właśnie przyglądając się jakby temu, jak Różewicz z pewnego rodzaju czułością traktuje właśnie te najprostsze przejawy ludzkiego życia, jak próbuje na nie zwrócić uwagę. I to była taka formuła zawieszenia Różewicza pomiędzy może nie tyle nihilizmem, ale zwątpieniem, a jakby tym, co on nazwał jak budowaniem nowego człowieka, prawda? Czy poszukiwaniem nowej formuły dla istnienia człowieka, dla istnienia społeczeństwa. I ta formuła miałaby się zaczynać od tych faktów najprostszych. Nie od sięgania w sferę metafizyki, tylko właśnie próby skupienia się na tym, co zmysłowe, co jest na wyciągnięcie ręki, co pozwala wierzyć w to, że byt funkcjonuje jako coś, co niesie ze sobą sens, prawda? Ale z drugiej strony pisze retrospektywnie o tym doświadczeniu powojennym Różewicz tak. Życie moje zostało pozbawione sensu. W chwili próby walczyłem z bronią w ręku, przelewałem krew, w cudzysłowie,
jestem w porządku wobec siebie, ludzi, ojczyzny, ale nie uratowałem sensu życia. No tak, tylko to nie wyklucza jakby takich prób autoperswazji, prawda? To znaczy, to jest ciągłe wahanie się, prawda? Nieustannie, prawda? Pomiędzy taką rezygnacją, która polega na powiedzeniu tak, to wszystko straciło sens i od tej pory jakby też poezja powinna inaczej wyglądać, a jednocześnie zawieszeniem właśnie w pewnej tradycji. Na przykład niektóre z wierszy Różewicza są takim ciągiem metafor apozycyjnych, awangardowych. Wyglądają jak ćwiczenia poety awangardowego i mają raczej, można powiedzieć, wydźwięk afirmatywny. Więc no, tutaj deklaracje jakby nie zawsze musimy traktować jakby w 100% jako wiarygodne, bo wtedy natrafiamy na coś takiego, o czym Różewicz myślał w stosunku do twórczości na przykład Kafki, to znaczy pułapkę biografii, prawda? Mhm. Pułapkę tego, jak my jako czytelnicy myślimy o biografii i o twórczości. Jakby często jakby nie rozróżniamy tych dwóch kwestii i kiedy one nakładają się na siebie, to wtedy jakby traktujemy wszystkie deklaracje, prawda, dotyczące tych epizodów biograficznych jako obowiązujące. A co z wiarą w kulturę europejską czy kulturę śródziemnomorską? Czy to jest tak, że Tadeusz Różewicz mówi gest podjęcia przerwanej przez wojny rozmowy jest gestem absurdalnym, bo kultura europejska okazała się pustą skorupą. Żadna aksjologia nie wypełnia tych form. Czy to jest znowuż stereotyp na temat poety? No raczej znowu będzie stereotyp, bo po pierwsze Różewicz, student sztuk pięknych przecież przez jakiś czas, od samego początku bardzo ceni malarstwo. To może być znowu u niego aktem takim antyliterackim, że ja nie, z pisarzami nie przestawałem, ale z malarzami. Tak. Owszem, że spał nieraz w pracowniach, przyjaźnił się z kilkoma znakomitymi twórcami. Kiedy zaczął wyjeżdżać na zachód, sam opowiada o tym, że godziny spędzał w muzeum i to już nie przy sztuce dwudziestowiecznej, ale przy tej tradycyjnej. Mówiłem już o Et in Arcadia Ego, gdzie jest ta podróż włoska i tamto wpisywanie się, bo tam jest przecież motto z Goethego, cytaty z Goethego, no to trudno to uznać za negację, to nawet wręcz przeciwnie, można by tutaj powiedzieć, że Różewicz stylizuje się, czy robi z siebie kogoś, chce być uczestnikiem mistrzowskiego kursu u Goethego, prawda? I dlatego... Goethego czyta przez całe życie. Tak, czyta go przez całe życie. I tutaj no oczywiście jest Nic w płaszczu Prospera z tego samego czasu, ale myślę, że to jest chyba taka atmosfera egzystencjalna. Kiedy Kot pisał swoje słynne szkice szekspirowskie, to wyobrażał sobie końcówkę burzy, gdzie wchodzi Prospero w zniszczonym, w potarganym kostiumie czarnoksiężnika i kończy, łamie swoją pałeczkę czarnoksięską i tak dalej. Więc myślę, że to raczej z takiej ogólnej atmosfery egzystencjalnej, egzystencjalistycznej wynika, że na pewno nie jest to negacja kultury. Czyli raczej diagnoza, odczucie świata i życia niż program literacki. Tak, tak. Mhm. Tu jest jeszcze taki wiersz Różewicza, Grób Dantego w Rawennie, tak, gdzie widzimy jakby rozróżnienie. To znaczy jakby Różewicz dostrzega sposób postrzegania tradycji przez innych, co nie znaczy, że on ma stosunek do tej tradycji. Widzi, jak masowa turystyka jakby zabija to głębokie odczytywanie przeszłości. Natomiast sam jako poeta jakby stoi na straży śladów tej przeszłości. No i on jest zakochany w Staffie. Ktoś, kto negowałby kulturę, nie mógłby akceptować poezji Staffa, a on, mimo że sam pisze zupełnie inaczej, to raczej stary Staff trochę uczy się od Różewicza i niekoniunkturalnie, absolutnie niekoniunkturalnie, aniżeli Różewicz od niego. Nie, Różewicz dobrze się czuje w domu kultury. Mówiliśmy tutaj do tej pory przede wszystkim o poezji, ale trzeba powiedzieć, że w latach 50. debiutuje Różewicz swoją pierwszą książką prozatorską. W 60. roku wydaje pierwszą
sztukę teatralną, sławną kartotekę. Spróbujmy uchwycić takie główne, przewodnie linie tematyczne i stylistyczne w tej twórczości, która już staje się wielotorowa, by tak rzec, panie profesorze. No to na pewno te wspomnienia wojenne powracają i to już są bardziej wspomnienia niż przeżycia z wczoraj, tak jak było tuż po wojnie. Relacja między Polską mniej jako prowincją, a bardziej jako krajem po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Przecież ten opis podróży, pierwszej podróży na zachód i o tym, jak Różewicz kupuje chyba w Wiedniu na dworcu długopis i zastanawia się, czy z tego kieszonkowego, które polscy turyści dostawali, $10, czy może sobie na to pozwolić, czy mu starczy. No i oczywiście te autotematyczne różne rzeczy, gdzie sam zastanawia się nad pytaniem, nad pisaniem, przygotowanie do wieczoru autorskiego, inne rzeczy. A stosunek do awangardy właśnie, czy w jakim stopniu zmienia się ta stylistyka? Czy zmienia się go stosunek do Przybosia, do dawnych mentorów? No tak, to jeszcze trzeba wspomnieć, że wręcz dochodzi do konfliktu między Różewiczem a Przybosiem, nawet do zerwania kontaktów bezpośrednich w latach 60., kiedy Przyboś zaczyna atakować Różewicza, pisząc odę do turpistów, uznając Różewicza za jednego z turpistów, ale to jest też, pomijając jakby kwestie natury personalnej, jest też bardzo istotne, że Różewicz właściwie jakby wychodzi z awangardy i upraszcza tę awangardę jakby do granic, to znaczy przekracza jej granice, prawda? I zaczyna zadawać sobie pytanie, jaka była racja bytu poezji awangardowej i raczej zmierza w stronę jakby teoretyzowania dotyczącego jakby racji właśnie istnienia poezji, więc to już jest jakby gest mało awangardowy. Jeśli chodzi o jakiś taki element progresywizmu, to on byłby w Różewicza, czy mieściłby się w refleksji Różewicza nad kulturą współczesną, prawda? To znaczy tutaj Różewicz jakby wydaje się, że jest pierwszy, prawda? Czyli jakby pokazuje tę kulturę jako pewnego rodzaju śmietnik, a nie jako taką, czy społeczeństwo też jako organiczną całość, jaką chcieli widzieć awangardziści, Piper czy Przyboś, prawda? To jest zupełnie inne spojrzenie, prawda? No to jest... To jest właśnie Różewicz, który, nie wiem, w latach, pod koniec lat 50. i w latach 60. właściwie pisze o społeczeństwie masowym i o kulturze masowej, o postępie technicznym, o różnego rodzaju aspektach tych wydarzeń, co w rzeczywistości PRL-u jest też dość, prawda, zadziwiające. W rzeczywistości PRL-u jednak nie nadążającego za tym wszystkim, co dzieje się na Zachodzie. Natomiast Różewicz wygląda tu na diagnostę, prawda, kultury w ogóle zachodniej. A to znaczy, że można powiedzieć, ten pesymizm, czy określenie, przeciw któremu pan protestował, nihilizm, ofiarą tego pesymizmu staje się, no, nie tylko tradycja, ale optymizm progresywistów. Właściwie jesteśmy w jakiejś takiej pustce, w jakiejś próżni. Tak, przy czym ja może nie tyle bym protestował przeciwko określeniu nihilizm, tylko jak przyjął taką perspektywę, którą przyjął kiedyś Michał Januszkiewicz, mówiąc, że Różewicz tak, jest nihilistą pod warunkiem, że po niczańsku znamy, że nihilista to ktoś, kto twierdzi, że rzeczywistość jaka jest, nie jest taka, jak być powinna, a taka, jak być powinna, nie istnieje. Prawda? Więc jeśli taką wersję przyjmiemy, to tak, Różewicz jest nihilistą w tym znaczeniu, prawda? Znaczy jest kimś, kto widzi, że jakby to marzenie awangardzistów nie może się zrealizować. Nihilistą wcześniej nie mówiłem, no to raczej trudno go nazwać, bo nawet w tym najbardziej znanym wierszu Różewicza, w Ocalonym, też on przecież na koniec czeka na nauczyciela, który na powrót przywróci wartości etyczne, przywróci władzę sądzenia i tak dalej, czeka i tak dalej. Mesjasz. Tak, co więcej, w Ocaleniu jest też wiersz Oczyszczenie. Nie wstydźcie się łez, młodzi poeci. To nie jest szydercze, to nie jest ironiczne, więc jaki z niego nihilista? Idźmy dalej i po raz trzeci upomnę się tu o czasowy porządek. Rok 1991, słynny i przywołany już tom Płaskorzeźba miał wtedy premierę. Czy ten tom
w końcu zrodzony już w innych warunkach czasowych, po upadku komunizmu. To kolejna zmiana w poetyce, w postrzeganiu świata przez Tadeusza Różewicza, w treściach, które poeta zapisuje? Niezwykle ciekawe rzeczy zaczynają dziać się z recepcją Różewicza wtedy, bo o ile w latach 80. Różewicz nie był tym autorem, który znajdowałby się w centrum uwagi, zwłaszcza twórców wywodzących się z opozycji, ludzi, którzy czytali raczej rzeczy drugoobiegowe, emigracyjne, mniej Różewicza. I przede wszystkim, tu jest bardzo ważna edytorska rzecz, Jan Stolarczyk z wydawnictwa dolnośląskiego wtedy, który wydał tego pięknego czerwonego Różewicza, tak prosto, a takie piękne to są książki. Jan Stolarczyk długo namawiał Różewicza, czy nie chciałby przenieść swoich książek do Dolnośląskiego. No i Różewicz w swoim stylu, tak na początku niekoniecznie, co pan mnie będzie teraz lansował, co dziękuję. I odłożył słuchawkę i wtedy Janek wysłał mu poprzednie książki Różewicza, pokazując, ile tam jest błędów. I Stolarczyk zaczął kapitalnie wydawać Różewicza. I jeden niezwykle ważny gest, właśnie w płaskorzeźbie teksty Różewicza, niektóre pojawiają się w postaci synoptycznej. Z lewej strony mamy maszynopis z poprawkami lub rękopis, z prawej wersję drukowaną. I co ciekawe, ta wersja drukowana niekoniecznie musi być wersją ostateczną. Niektórzy widzą późnego Różewicza jako poetę bliskiego Miłoszowi. W jego geście odnowy języka religijnego i metafizycznego namysłu nad rzeczywistością. Co pan sądzi o takim interpretacji? Myślę, że to raczej był nieustanny spór Różewicza z Miłoszem i aż tak daleko pójść nie możemy. To znaczy Różewicz jakby pozostaje, jeśli chodzi o te kwestie metafizyczne, jakby gdzieś z boku, jakby nigdy nie podejmie jakby na taką skalę jak Miłosz tego typu dywagacji. Wreszcie by przywołać taki fragment z jego wiersza z płaskorzeźby, prawda, który ma już taką rangę skrzydlatych słów, prawda, ten dwuwiersz: życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe, prawda. Różewicz zostawia czytelnika z taką alternatywą, prawda, z alternatywą. Zresztą można to czytać na wiele też różnych sposobów. Znaczy jakby gdzieś jeśli się zbliża do Miłosza, to można powiedzieć, że na tej płaszczyźnie zwątpień, które także Miłosz często próbował, dopuszczał w swojej eseistyce, w swojej poezji, prawda, mówiąc o takim quasi-heretyckim podejściu jakby do kwestii konfesyjnych. Więc tutaj tak, na pewno. Natomiast no, jakby taką zasadniczą różnicą, jaka dzieli tych dwóch autorów, jest to ta nieobecność Boga u Różewicza, prawda? Znaczy nie ma tego uznania nieistnienia, a nawet jeśli jest, no to ateista to jest ktoś, kto mówi o Bogu i przez to, że mówi o Bogu, prawda, o Bogu nieistniejącym, prawda, podejmuje jakąś formę dialogu, to znaczy uważa, że jakby jest to formuła bycia, która, z którą warto w ogóle dyskutować. I zresztą Różewicz nie jest stabilny, można powiedzieć. Pojawiają się w jego późnych wierszach na przykład to życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe. Tam to słowo Bóg jest pisane małą literą, prawda? W niektórych wierszach to słowo Bóg pojawia się pisane dużą literą, prawda? To jest taka drobna różnica, a jednak, jak się wydaje, istotna. Ale ten Bóg nie daje mu spokoju, prawda? Tak, nie daje mu spokoju, tak. To jest ten Bóg, z którym się rozmawia, prawda? To jest pytanie o to, czy ja porzuciłem Boga, czy Pan Bóg odszedł, prawda? To dla Derridy to pytanie było już nieaktualne. Tak, natomiast no, oczywiście nie jest to pójście w stronę jakby takich zainteresowań Miłosza, które Miłosz przejawiał, no nie wiem, podejmując kwestie czysto teologiczne, tak, prawda? Kiedy powiadał, że poezja to jest także miejsce, gdzie powinna toczyć się dysputa teologiczna i zarzucał poezji polskiej, że ona jest nieobecna. To też trudno sobie wyobrazić Różewicza tłumaczącego Biblię. Tak, i piszącego poemat teologiczny, traktat teologiczny, co Miłosz w późnym swoim okresie zrobił. A przecież Różewicz śmieje się z Miłosza, pisze w którymś wierszu, że o Swedenborgu, o którym Miłosz pisze tak bardzo poważnie,
że co to za ambaje, że to niegodne rozumu jest. I tak, tutaj byli zdecydowanie bardzo różni. No, tak to jest, że ateiści często bardziej się Bogiem interesują niż osoby wierzące, a późny Różewicz czasem ten problem zbywał żartem, bo to jest chyba w Nożyku ta scena, kiedy z Przybylskim się spotykają i Przybylski mówi: Tadziu, gdzie ty w Polsce znajdziesz prawdziwego ateistę? Więc problem jest przez ten żart uchylony. A w wierszach, i to we wcześniejszych również, znajdziemy mnóstwo ciekawych rzeczy. Jest na przykład taki wiersz Nieznany list, którego bohaterem jest Jezus, który tłumaczy matce, i to ciekawe, że matce, właśnie, że no robi takie głupie cuda z tego wiersza, no dla ludzi, dla pod publiczkę. Natomiast tak naprawdę to jest ważny ten Jezus z 8 rozdziału świętego Jana, który pisze znaki na piasku. To jest ważne dla Różewicza. Czy taki króciutki, bardzo mało znany, jak mi się wydaje, wiersz, o którym moglibyśmy do wieczora dyskutować. Drewno. Drewniany Chrystus z średniowiecznego misterium idzie na czworakach, cały w czerwonych drzazgach, w cierniowej obroży z opuszczoną głową zbitego psa. Jak to drewno łaknie. Niezwykły tekst, prawda? Tutaj jest Jezus, jest cierpienie zwierząt, jest materia. I gdyby ktoś chciał ten wiersz tak do jednej wykładni sprowadzić, nie radziłbym. Jest jeszcze jeden element, jeśli chodzi o dialog Różewicza i Miłosza i pewne podobieństwo, które pan pytał. Wydaje mi się, że dla obu poetów bardzo ważne jest to pytanie unde malum, prawda? To refleksja nad źródłami zła, prawda? Jest taki wiersz Miłosza polemiczny wobec Różewicza, który jakby zarzuca Różewiczowi to, prawda, że pokazuje stanowisko Różewicza, który powiada, że wszelkie zło bierze się z człowieka, prawda? Miłosz konstruuje taki alternatywny obraz, prawda? Samej natury, prawda, w której zwierzęta wzajemnie się zabijają, prawda? Natura devora. Tak, i ten obraz jest już uwolniony jakby od współczującego spojrzenia ludzkiego. Prawda? I to, w każdym to jest... razie wystarczające powody przedstawili panowie, aby twierdzić, że nasze uważniejsze czytanie Różewicza musi zakładać także rewizję tego, co się nazywa poezją religijną, jeśli o takiej można mówić w przypadku poety. Całą drogę Różewicza światopoglądową można by zobaczyć właśnie w ten sposób, jako dojście od postawy czysto religijnej i wierszy religijnych napisanych przez młodego, nastoletniego poetę, do późnych wierszy człowieka, który zrozumiał istotę swojego problemu z wiarą, swojego odejścia od wiary. Po wydaniu tomu Regio w roku 1969 krytycy nazwali twórczość Tadeusza Różewicza ateistyczną. Różewiczowski ateizm nie jest wynikiem pragnienia zanegowania Boga, lecz odwrotnie, jest wynikiem utraty wiary. Odtąd poezja będzie dla Tadeusza Różewicza zapisem drogi zarówno wątpienia, jak i poszukiwania Boga. Różewicz za pomocą metaforyki religijnej, na przykład w znanym wierszu Cierń, za pomocą metaforyki ciernia opowiadał o dramacie utraty wiary. Nie wierzę. Nie wierzę od przebudzenia do zaśnięcia. Nie wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. Nie wierzę tak otwarcie, głęboko, jak głęboko wierzyła moja matka. Nie wierzę, jedząc chleb, pijąc wodę, kochając ciało. Nie wierzę w jego świątyniach, kapłanach, znakach. Nie wierzę na ulicy miasta, w polu, w deszczu, powietrzu, w złocie zwiastowania. Czytam jego przypowieści, proste jak kłos pszenicy, i myślę o Bogu, który się nie śmiał. Myślę o małym Bogu krwawiącym w białych chustach dzieciństwa. O cierniu, który rozdziera nasze oczy, usta, teraz i w godzinie śmierci.
Uważam, że Różewicz sięga po ten język religijnych bynajmniej nie w celach prześmiewczych na przykład, żeby obnażyć na przykład pustkę rytuałów religijnych, tylko w zupełnie innych celach. On mu jednak służy do jakichś pozytywnych celów. I moją uwagę zwrócił choćby wiersz z 2002 roku, wiersz pod tytułem Bajka. Tam padają takie słowa, zacytuję dwa wersy. Trzymałem za ręce tatę i mamę, czyli Pana Boga, i było mi tak dobrze, jakby mnie nie było. A jaką refleksję nad cywilizacją zawiera późna twórczość Tadeusza Różewicza? Niezwykle krytyczną i szyderczą. Tu zresztą ciekawe jest, że późny Różewicz wielokrotnie wracał do akurat postaci Harry'ego Pottera, co połączyło Różewicza z Lemem. I no, to było dużo mocnych strzałów, ale dość niecelnych, bo pomijając już to, że to jest całkiem przyzwoita książka dla młodzieży, to dzisiejsze czasy pokazują, że Joanne K. Rowling jest osobą z charakterem i osobą, która ma rację, która sama stała się obiektem ataku. W każdym razie Różewicz pisze wiele tekstów, w których krytycznie przedstawia cywilizację współczesną, tę cywilizację, gdzie mamy dominującą rolę kultury masowej, tych rozmaitych uproszczonych obiegów, uproszczonych odbiorów. Pisze wreszcie, i niewielu poetów by pewnie coś takiego ryzykowało, a dla Różewicza nie ma tematów, które wejść do wiersza nie mogą. Na przykład tak jest długi tekst o chorobie wściekłych krów, gdzie inni też niekoniecznie by pisali na ten temat, zostawiając to publicystom, zostawiając to dziennikarzom. Różewicz jest bystrym obserwatorem rzeczywistości i czasem właśnie, tak jak mówi pan profesor, gorzkim komentatorem. A jak patrzy w lustro, jak patrzy na samego siebie, jako artystę, poetę, człowieka? Wydaje się, że takim jakby zabiegiem ciekawym różewiczowskim jest jakby takie troszkę zaciemnianie własnej postaci. Co mam na myśli? Mianowicie kiedy Różewicz pisze jakby wyrywkowo o różnych epizodach z własnego życia i pisze też wyrywkowo o samej poezji i o samej czynności tworzenia. Znaczy jakby wskazuje na przykład na to, że nieznane są źródła poezji, prawda? Nie wiem, kiedy narodziłem się jako poeta, prawda? W innym z kolei fragmencie wierszowym pisze, że poezja, czy praktykuje poezję od roku 38, czyli wskazuje jakiś tam, prawda, moment istotny. Więc to jest może taka strategia, która polega na tym, by ten Różewicz jawił się wielokształtny, prawda? By nie dać się przychwycić, prawda? To jakby, na co zresztą zwracali uwagę krytycy także, że to jest jakby pewnego rodzaju wypracowana strategia poetycka. Nie dać się przyszpilić, nie dać się jakby wtłoczyć w te ramy, o których mówiliśmy tutaj, prawda, pewnego stereotypu percepcyjnego, prawda? To jest bardzo częste u Różewicza. No ale jak radzi sobie z tym paradoksem, że z jednej strony podważa rolę poezji w dzisiejszej kulturze, w dzisiejszej cywilizacji, umniejsza ją, upokarza, poniża w jakimś sensie tego poetę. Z drugiej strony jednak ciągle pisze, ciągle daje się komentować, daje się zapraszać, przyjmuje nagrody, fotografuje się też chętnie, czasem przy śmietniku, ale czasem w gabinecie z książkami w tle. No, przywołam pasus z jednego z wierszy Różewicza. Poetą jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może, prawda? Więc to jest, wydaje się, że jest w żałobie ze swoim powołaniem. Najtrafniejszy autokomentarz. Na mnie też jakby przemawia taki moment w poezji Różewicza właśnie z Płaskorzeźby, gdzie Różewicz pisze, że nasze wiersze są jak kurz tańczący na promieniu, który wpada do wnętrza pustej świątyni. Znaczy, jakby to pisanie Różewicza jest uzasadnione tym, że Różewicz czuje się jakby strażnikiem tego pustego miejsca po poezji, pisanej przez duże P, poezji, nie wiem, autorów, których nazywa autorami o imionach dziwnych i pięknych, takich jak Norwid, Staw, Leśmian, prawda, Tuwim. I to jest też bardzo ciekawe są pod tym względem filipiki Różewicza, jeśli chodzi o tych poetów wielosłowia, prawda, poetów, którzy retorycznie jakby
podejmują, jak chociaż sam ornamentatorów. Bywa, tak, komentatorów, ale też tych, którzy mnożą różnego rodzaju chwyty poetyckie, które szukają piękności, nazwijmy to tak. Prawda? Różewicz jakby próbuje jakby przeniknąć istotę tego miejsca, które zostało właśnie po tej wielkiej poezji, tej pustej świątyni. Czyli jest płaczką na pogrzebie poezji i kultury. I to uzasadnia jego trwanie w tym miejscu. Ale co to wszystko oznacza dla samego statusu poety, statusu artysty? Czy on podejmuje jakieś tropy tradycji, myśli o sobie trochę, przynajmniej trochę, jako o artyście romantycznym, którego rolą jest z jednej strony wyznanie, a z drugiej wieszczenie, objawianie, czy pozytywistą społecznikiem, tak, a może dekadenckim artystą uciekającym w sztukę czystą? Podejrzewam, że z tych ról to jednak coś tam między romantyzmem a pozytywizmem. Różewicz mówi dużo, jego dzieło jest obszerne, jakkolwiek pozwala sobie na wiersze takie rozgadane, na które inni by sobie nie pozwolili. I to jest kontrolowane i zresztą kapitalnie, że Różewicz przykładał tej cywilizacji współczesnej, bo wielu innych uważa, no to tak jest i koniec, nie? A Różewicz, nie, to jest źle i to trzeba się denerwować, to jest okropne. Ale są takie momenty skupienia, gdzie powstają piękne, liryczne, mocno zmetaforyzowane wiersze o tym, jak się jest poetą i jak się pisze wiersz. I że ten wiersz to jest taki trochę byt napisany, trochę nienapisany. Trochę jakieś tajemnicze zjawisko. No to jest nieawangardowe, to nie jest rzemiosło, to jest myślenie o natchnieniu. I oczywiście on po takich wierszach potrafi napisać o tym problemie ironicznie. Na przykład jest taki długi tekst Sława, gdzie pisze, jak to różni do niego wydzwaniają od uczniów, którzy mają coś do napisania po dziennikarki. Zresztą dziennikarka wrocławska opisana w tym wierszu, kiedy wiersz został opublikowany, obdzwaniała rozmaite redakcje i znajomych i mówiła, że to o mnie, a była tam jednoznacznie wykpiona przez Różewicza. Tu by się Różewicz zgodził z Miłoszem. Miłosz napisał po przeczytaniu antologii poezji polskiej 57 roku, taki wiersz, nie podobały mu się w ogóle, ale że poeci, którzy jesteście na miejscu, cokolwiek by się mówiło o poezji poważnym. I Różewicz jako poeta ma te momenty skupienia, te momenty absolutnej powagi. Gdybym powiedział, że poezja była dla niego świętą sprawą, to byłaby to może metafora trochę przesadna, ale coś w niej jednak jest chyba. Nie mogę nie upomnieć się także o teatr Tadeusza Różewicza. Dramaty Różewicza to nie są po prostu teksty literackie do inscenizacji. Różewicz, tworząc swoje dramaty, starał się za każdym razem niejako wynaleźć nie dramat, ale teatr od początku. Kiedy ukazała się Kartoteka, okazało się, że mamy niezwykłego dramatopisarza, który bada granice konwencji teatralnej. Idź do kuchni, do Pelasi, ona ciągle coś pitrasi. Da ci kostkę, da ci zupy, nie dla mnie jej stare krupy. Przyszedłem tu w innym celu, młodości mej przyjacielu. Nie nuć, nie dręcz, mówisz mglisto. Ja Mefisto. On swoje dramaty nazywał realistyczno-poetyckimi. Chętnie sięgał po metafory poetyckie, ale to, co jest głównym źródłem poezji, to jest właśnie wewnętrzne doświadczenie bohatera, który nie może dłużej znieść zakłamanego, stereotypowego, spetryfikowanego języka narzucanego mu przez społeczeństwo, narzucanego mu przez kulturę. Hej, muzyka, tańce, śpiewy! Hej, kielichy i puchary! Szampan, porto, węgrzyn, stary! Niech zaszumią, niech popłyną! Pijmy rozkosz, pijmy wino, bo czas biegnie, a śmierć goni! A czy będzie tam co po niej? O to starych mnichów pytać!
Nam dziś tylko życie chwytać, nam dziś szaleć i ucztować, nam dziś pieścić i całować. Ber! Ubierz się. Najważniejsze sztuki Tadeusza Różewicza to oczywiście kartoteka, ale także Stara kobieta wysiaduje, Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja, Do piachu, Pułapka. Różewicz pisał na różne tematy, ale to, co stale go interesowało, to opozycja biologia-historia. To opozycja artysta, współczesny, klasycznie pojmowana sztuka. To opozycja doświadczenie ludzkie i język, który nie był w stanie, w jego przekonaniu, wyrazić tego doświadczenia. Pozwólcie mi odejść. Dzisiaj, w tej godzinie, w obliczu ludzi, którzy jedzą, zrozumiałem, że moje głodowanie jest szczytem zarozumialstwa i arogancji. Proszę wszystkich o przebaczenie. Pozwólcie mi odejść. Nie będę wam przeszkadzał w spokojnym, zasłużonym trawieniu jedzenia muzyki, piosenek. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i uprzejmość, na które nie zasłużyłem. Wydaje się, że obserwujemy dzisiaj renesans twórczości, wzrost w każdym razie zainteresowania i popularności twórczością Tadeusza Różewicza. Z czego to może wynikać? Co takiego jest w tej twórczości, że czytamy ją jak literaturę współczesną, że ona jest aktualna? To wiąże się z takim myśleniem, czy z coraz większą świadomością deficytów współczesnej kultury, że jakby Różewicz właśnie jako krytyk tej kultury jest kimś, kto w jakimś sensie obnaża te deficyty i dlatego uważany jest za współczesnego. I to wiąże się z taką formułą ewolucji, prawda, w tej późnej twórczości, kiedy Różewicz jakby zajmuje się tymi kwestiami dość bolesnymi, prawda? I wydaje mi się, że jeśli zyskuje jakichś nowych czytelników, to zyskuje właśnie na fali rozczarowania jakby tą rzeczywistością, nie wiem jak to nazwać, późnego kapitalizmu, prawda? Tutaj socjologowie mieli pewnie pole do popisu i trafia jakby w te, potrąca tę czułą strunę, prawda, właśnie kiedy pisze także o pustce, która czai się za tym wszystkim, co przynosi konsumpcyjna nowa cywilizacja. Szczególnie na naszym gruncie jakby to wydaje się rzecz aktualna. Wydaje mi się, że to jest ten czynnik, który w najwyższym stopniu decyduje o tym powrocie Różewicza jakby do łask czytelników, jeśli to można tak nazwać, bo on ich nigdy do końca nie stracił. W twórczości Różewicza jest miejsce dla wielu czytelników, że między innymi taka przystępność, czasem pozorna przystępność tej twórczości powoduje to, że wielu zaczyna nim się fascynować. W czasie swojej praktyki miałem świadectwa uczniowskie, ludzi 15-letnich, którym Różewicz się podobał, że oczywiście z drugiej strony to ten ułatwiony odbiór mocno zaszkodził Różewiczowi, bo wielu poetów usiłowało go podrabiać, myślało, że to bez rymów to tak łatwo pisać, a oczywiście to jest niewykonalne bez jego talentu. No i takie rozmaite teraz nośne idee, nośne kierunki, zanieczyszczenie, ekologia, przerost demograficzny, to wszystko u Różewicza jest, więc również ci, którzy są zainteresowani rozmaitymi nowymi ideami czy nowinkami, potrafią tam coś dla siebie znaleźć. Ale nie tylko czytelnicy, również poeci, to wybitni, jak na przykład Przemysław Dakowicz, przyznają się do ulegania wpływowi, w jakim sensie mają się za uczniów Różewicza. No, oczywiście Świetlicki przecież też z Różewicza, tak. to jest, on będzie protestował, że nie, że wcale nie, ale jego się tak pięknie da wyprowadzić
przy całej oryginalności, uznaniu, lubieniu, szacunku dla wierszy Świetlickiego, to jest ta linia Różewicz, Bursa, Nowa Fala. I to jest oczywiście. Nawet przyszli, żeby zobaczyć poetę. Prawie że taki tekst, który bezpośrednio nawiązuje do tego. No i wszyscy poeci, dla których zderzenie języka z rzeczywistością jest ważne, też w jakimś sensie czerpią z Różewicza. Czy jeszcze jakieś nazwiska przychodzą panu do... Tadeusza Dąbrowskiego na przykład. No tak. Tadeusz Różewicz znów staje się znany. Niech jednak nie stanie się znów czytany nieuważnie. A więc czytajmy go i to czytajmy go wnikliwie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień.